Witajcie na kanale Water Jet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, co łączy śmietankę 30 Panie Śmietanko. I pocisk kalibru 30 mm. Zdecydowana większość rzeczy wyprodukowanych przez ludzkość ma swoją datę przydatności do użycia. To samo dotyczy tego, co trafiło w nasze ręce, czyli amunicji, która po przekroczeniu tego okresu może stać się niebezpieczna ze względu na zachodzące procesy starzenia się jej komponentów. Pierwsza myśl, która wpadła do głowy, to a może po prostu wystrzelać zapasy do celów treningowych, aby wypracować sobie na przykład celność. Okazuje się jednak, że zgromadzone ilości są tak ogromne, że jest to fizycznie niemożliwe. Oprócz tego miałoby to negatywny wpływ na środowisko naturalne, dlatego organizacje związane z ochroną środowiska nie zgadzają się na taki scenariusz. No, God, please, no! 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 Poza tym jest to niezgodne z opracowanymi przez ONZ dokumentami w tym zakresie, wydanymi jako International Ammunition Technical Guidelines. W skrócie IATG. W związku z tym na całym świecie istnieją firmy specjalizujące się w recyklingu nieprzydatnej i starzejącej się amunicji. Wprawdzie proces jest stosunkowo drogi i niebezpieczny, ale przy zachowaniu odpowiednich reguł bezpieczeństwa oraz zastosowaniu szeregu zabezpieczeń fizycznych pozwala na odzyskanie surowców wtórnych, takich jak miedź, mosiądz, stal oraz materiały wybuchowe. I tu pojawiamy się my. My name is Flash. Dostaliśmy możliwość sprawdzenia, jak poradzi sobie nasza hydrostrumieniowa technologia w tym temacie. Do naszej dyspozycji dostaliśmy pozbawione zapalników i materiałów niebezpiecznych pociski kalibru 30 mm, które stosowane były do armat przeciwlotniczych. To był słaby ładunek. Amunicja ze względów bezpieczeństwa nie posiada materiałów wybuchowych i zapalnika. Celem przeprowadzonych przez nas prób było określenie najbardziej optymalnych parametrów cięcia pocisków do osiągnięcia maksymalnej wydajności. W normalnym procesie utylizacji w wyniku cięcia amunicja zostanie całkowicie pozbawiona cech bojowych oraz możliwe będzie odzyskanie zawartego w niej materiału wybuchowego. Zaletą zastosowania Waterjeta jest fakt, że środowisko wodne naszej technologii sprzyja bezpiecznemu wykonaniu tego zadania. Podczas pierwszej próby na 100 maszyny trafiły puste korpusy pocisków. Próbowaliśmy cięcie przy ustawieniu głowicy pod kątem prostym oraz w pozycji nachylonej pod pewnym kątem z różnymi prędkościami cięcia. Po pierwszych testach bez zagłębiania się w specyfikacje okazuje się, że jesteśmy w stanie przyspieszyć ten proces prawie dwukrotnie od deklarowanych możliwości. Jednak ze względu na pusty korpus pocisku dochodziło do rozszerzenia strumienia tnącego i rozmycia dolnej krawędzi cięcia. Podczas drugiego testu zamiast materiału wybuchowego pocisk został wypełniony materiałem obojętnym w celu uniknięcia rozproszenia strumienia tnącego. W przypadku pocisków poddanych badaniom stosowanym materiałem wybuchowym był heksogen. Dlaczego? Ponieważ heksogen jest jednym z najsilniejszych materiałów wybuchowych kruszących. Ma dużą siłę kruszącą, jest stabilny podczas przechowywania i bezpieczny dzięki małej wrażliwości na bodźce mechaniczne. A szerokie zastosowanie jako militarny materiał wybuchowy, zarówno samodzielnie w postaci różnych ładunków, jak i jako składnik wielu mieszanin, po dodaniu do niego plastyfikatorów i innych składników powstaje plastyczny materiał wybuchowy. Tak jak C4. Materiał wybuchowy zastąpiliśmy materiałem obojętnym takim jak silikon, pianka montażowa oraz klej montażowy. Najlepsze rezultaty osiągnęliśmy przy cięciu pocisków wypełnionych klejem montażowym, który posiada gęstość i twardość zbliżoną do heksogenu. W tym przypadku rezultatem była idealna dolna krawędź cięcia. Ponieważ tak jak zakładaliśmy, po przejściu przez pierwszą warstwę korpusu pocisku strumień nie rozpraszał się. W internecie można znaleźć informacje i wideo, jak wyglądał proces na tą chwilę. Podsumowując, po wprowadzeniu kilku modyfikacji urządzenie Waterjet i wyposażeniu go w system filtrujący materiał wybuchowy z wody procesowej oraz zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń będzie wydajnym systemem umożliwiającym utylizację amunicji.
Pozostając w tematyce militariów, ostatnio wsparliśmy członka grupy o nazwie Division Północ. Jest to grupa sympatyków strzelectwa sportowego. Pomogliśmy w dokładnym przecięciu elementu do karabinu. W większości sportów waga sprzętu odgrywa znaczącą rolę podczas zawodów, kiedy chodzi o czas reakcji. W tym przypadku aluminiowe łoże zostało zamienione na karbonowe i waga zmniejszyła się z 310 g na 170. Mieliśmy okazję sprawdzić karabin w akcji na strzelnicy i mówię Wam, robi wrażenie. Całej ekipie życzymy sukcesów, a na koniec pytanie do Was, gdzie jeszcze sprawdziłaby się technologia hydrostrumieniowa? To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!